ale mega, mega. Tutaj mamy. Oh my god, Daria! Pierwszą rzeczą, jaką zobaczymy, jest to mieszkanie jakby z Friendsów. Jakby to nie jest oryginalnie to mieszkanie, ponieważ jakby nagrywali to w LA, to tylko pokazywali w takich zwiastunikach, że to jest właśnie tu jest lokacja. Ale ten patrzę, czy teraz to nie miałoby sensu, bo gdzie tu miałoby być mieszkanie Rossa naprzeciwka? Może tutaj, ale nie, ale jest mega, kiedy pokażę. Przydałoby się jeszcze kawiarnia na dole, jest inna kawiarnia, ale pewnie też mają tutaj jakby fajne, że wiesz, że dużo ludzi potem sobie tutaj tędy przychodzi. Jak chcesz tutaj zdjęcie? Chcesz tu zdjęcie? Nie, ale mogę zrobić. Dobra, to masz zrobić. Mamy kolejną rzecz z serialu, czyli z serialu Seks w Wielkim Mieście. Mamy tutaj mieszkanie Carrie Bradshaw. W sumie szkoda, że ta flaga tutaj jest, a może też kurczę, no, ukraińska i nie można wejść na te schody, bo pewnie dużo osób siedziało, no bo to jest ten iconic schody Carrie Bradshaw, co nie? Oglądaliście Seks w Wielkim Mieście? Proszę napisać w komentarzu. Ja ogólnie jestem nowa w Seksie w Wielkim Mieście, jak to mogę tak nazwać, ponieważ obejrzałam to specjalnie przed przyjazdem do Nowego Jorku, bo to podobno było największy nowojorski serial. Okej, ale moim zdaniem Gossip Girl była lepsza. Ale zobaczycie tutaj też miejsce z Gossip Girl, więc zostawiajcie dłużej na tym odcinku. Kochani, kolejne miejsce, które możecie znać z serialu lub filmu, jest to Grand Central Terminal, w którym oczywiście była bardzo popularny serial nagrywany, jakby pierwsze początkowe sceny, czyli Gossip Girl. I on jest olbrzymi. I tada. Ogólnie jestem ciekawa, czy to jest tak dużo ludzi przychodzi, robi sobie zdjęcia przez to, że to jest właśnie z tego serialu, czy po prostu, że też jest przepięknym miejscem. I w sumie sama bym chciała wjechać tutaj pociągiem, czy czymś, żeby tutaj podjechać. Tak patrzę, że można tu pojechać nie do żadnego miasta stąd, ale jest piękny. Dobrze. Dzisiaj jesteśmy w Central Parku. Ja to podstawiłam pod miejsce, które możemy znaleźć z serialu filmów, ponieważ no nie oszukujmy się, bardzo dużo jakby rzeczy, lokacji tutaj właśnie Central Parku, które jest ogromne, miały miejsce gdzieś właśnie tutaj. Na przykład scenka z Zaczarowanej. Jeszcze nie dotarłam do tego miejsca, mam nadzieję, że dotrę i idziemy, zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Jesteśmy dopiero w połowie tego parku. Nadal jakoś tak mam coś takiego, że widzę jakieś miejsce i mam, gdzieś to widziałam. Pewnie w jakimś filmie, pewnie w jakimś serialu, gdzieś było nagrywane. W Seks w Wielkim Mieście pewnie 100% tutaj chodziły 50 razy. Ty, a jeszcze jest taki Tej, to może być. Na początku może być. O tam, na samym początku. Ale może też nie być w ogóle Central Park. To było w Central Parku. O, jak mi się wydaje, że ten taki most, który ja na przykład znam z Glee, kiedy Rachel i Finn się spotykają tutaj w Nowym Jorku. No ale to jest też po prostu, oni też odgrywali scenę z filmów, bo to jest bardzo znany most i ogólnie bardzo znany widok, więc jest pięknie. W ogóle ja jest kolejny dzień i chyba już zaczęłam chorować, bo no katar, kaszel i w ogóle zatkane zatoki i ogólnie też mam jęczmień o tutaj. Więc no, ale dobrze, jeszcze dwa dni muszę to przeżyć, żeby nie zachorować tak naprawdę na amen i jeszcze drogę. Idziemy, bo Dara chce siku. A, i słynny tutaj zegar i ogólnie wejście do zoo z Madagaskaru. Ha! Puszczają człowieki, Marty! A, uwielbiam człowieki, człowieki są takie fajne! Kochani, jesteśmy teraz w tym experience, bo zdążyłyśmy tak naprawdę, musiałyśmy się odszerzyć. I już jest coś dziwnego, ponieważ robimy bardzo szybko sobie zdjęcia z jakiejś rzeczy. Mamy taki kod, gdzie będzie było wysłane zdjęcia, ale nie podoba mi się już to, że to jest takie poganiane. Mam nadzieję, że to jest tylko pierwsza lokacja. Wow! Mega fajne.
myślałam, że... Ej, mega slay. So I think right now we're looking at, and you have to understand that for me it's 25 years looking back also. Idziemy sobie. Kilku jest piętrowe w ogóle, ten mega fajnie. Nie będę pokazała wszystkiego, bo też chcę się tym cieszyć, ale mega, mega fajnie. Tutaj mamy... Oh my god, Daria! Oh my god! A promise between friends means never having to hug a giverism. Wow, tutaj mamy wszystkie. Oczywiście cudowny sweter, bluza rosa z tego odcinka. Sweter, który wiadomo, co oznacza, wszyscy wiemy. Tutaj mamy wszystkie skamieniny rosa i tutaj już Fossil of the Girl. Matko, to jest taki mega cute, naprawdę. Skórzane spodnie. No widzę właśnie. A ta sukienka to co to jest? Kimono dress warm when the stripper cried. Ta, nie, Phoebe mia... A, Rachel. A mega, mega slay. Ej, te peruki, mega cute. Look at this. Patrz na to w ogóle. Mega super. No i tu mamy po prostu... To jest to, co ja mam na topecie. To jest o to, a ja mam Chandlera. Na dobecie takiego, żeby jakby Nowego Jorku. Mega sweet. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Przed chwilą tutaj mamy tutaj ten... Czy mega chciałam powiedzieć? Tutaj ceremonia, kiedy Monika, Ross i Rachel wyszli. I się okazało, że są po sobie, bo byli troszeczkę... Hello, Mrs. Tutaj w ogóle jest ta komiczna suknia Rachel, która miała w sezonie trzecim chyba, jak Barry brał się z Mindy. Tu jest w ogóle skrzynia, w której Chandler siedział te kilka, 8 godzin, czy więcej, godzin i tutaj jego palet wystawał. No, ale ogólnie to już jest super fajnie, wszystko świątecznie zrobione, więc mega się mi to jara, bo no już taki klimat świąteczny czuję. Czy jest jeszcze ciekawe? Zamontowałam takie kamery, że możesz po prostu podłożyć sobie te elementy. Look at here, ale gdzie jest... Gdzie jest scan? A, tu jest scan here. Mega fajne. Czyli tak, odkładamy tutaj torbę. Bierzemy tę kartę, którą dostaliśmy. I teraz tak. Tam jest kamera. O, tu. Więc robimy sobie fotę. Chcesz teraz zdjęcie tutaj? Chcesz? Tak, skanujemy. Jest zdjęcie, mega smutne, bo nie mam z kim tego zdjęcia. Jeszcze raz zrobię sobie. Mega fajna zabawa jest z tymi zdjęciami, naprawdę, mega się jaram. I będą one są do odbioru gdzieś, więc jestem mega wytyrana. O, dobra, myślisz, że to są te oryginalne? Myślę, że może. To mogłoby być oryginalne. Tutaj co jest, jak on rozbył przybrany za kupę, znaczy... Sputnik! Sputnik! You broke your life, die. To odwrotnie. It's like you're always stuck in second gear. And it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. In the rain, there's a pure. I'll be there for you. Tutaj jest ściana wszystkich, prawie wszystkich, którzy pojawili się. Gościnnie w Friendsach, fajnie. Fajnie, fajnie, że tutaj w ogóle i poszło to kręci. You're allowed to sit in all the chairs except for the seat. This is so much. I mean, it's the end of an era! I know! While you're in here. Ready! Okay! Nie, można wejść tutaj sobie na balkon, bo to jest ta scena Rachel i Rosa, i mega cute. Jest to mega, mega cute. A tu jest specjalnie ten padek, którym walili tego obrzydliwego grubasa. Więc w ogóle zrobiony z właśnie patyczków i tam leży obrzydliwy grubas. Mega spoko, to jest przemyślane. I też jest świąteczny klimat, czyli wszędzie są święta. Więc zaraz te lampki, które Rachel bardzo nie chciała zdjąć. Więc jest to mega, mega fajne.
Fajny klimat. Mega pięknie. Ej, ale mega to będę już była tutaj. Ej, to będę grać, żeby mi zrobić zdjęcie. I pionowe, jak było? Było, nie? Ej, uwaga, zrobimy po sobie ślad. I napiszemy. Subskrybujcie. Nie, że tu nie zaczynamy. Ale moi drodzy, jeśli wam się podoba takie właśnie materiały podróżnicze u mnie na kanale, to zasubskrybujcie kanał, bo filmy też pojawiają się dwa razy w tygodniu o godzinie 17 w środę i w niedzielę, więc bardzo was zachęcam, bo naprawdę dużo podróżuję, dużo też chcę nagrywać, też sobie na pamiątkę i mega dużo radości mi to sprawia. I ogólnie chcę się rozwijać w tym kierunku, więc kochani, subskrybujcie, jeśli wam się podoba i idziemy dalej do przyjaciół. Nie wiem, taki mały przyjaciół. A, jeśli chcecie zobaczyć mój Instagram, proszę bardzo. Napiszemy Instagram Sanudzianyka. Subskrybujcie. W apartamencie Friends Tribal, tak jak oni mieli tą taką grę, że mieli się mieszkaniami. What is your last name? Miller. Yeah. Walk! He doesn't have one, I knew it! Ah, like share. Ej, no i można sobie tak pograć, mega fajnie. Dawaj jeszcze raz. Start. Start. Ja odpowiedziałam trzy razy. Gramy hard working raz. Why did Phoebe and David the science again first break up? Minsk, yeah. Yes, correct one. Czemu to bierzesz ciągle? What did Phoebe find in her soda? Finger. Yeah, sound. Pam. Its legs flail about as if independent from its body. What? Oj, to trudne. What is the name of Ross's last friend? Charlie. No. Elaine, please. What was going to be before becoming a bird? Actor. What? Tak, correct one. Bo on mówił, że on też tak skończył jak Joey. Nie, jeszcze raz możemy, to są 5 pytań. Mega fajne, ja bym pograła. Jest to... Co ty gadasz? Co ty mówisz? Surprised? I'm so surprised right now. One last time. Good game. Kto wybił biletów najwięcej? Jakby to jest policzone w filmie, mega fajne. Tutaj Teen Choice Awards, bardzo mało wygrało. Ile nominacji i co? A People's Choice Awards, 11 nominacji, 11 wygranej. Kochani, jak myślicie, they you're on a break or no? Chyba większość jest na... No nie, niestety. Ogólnie podsumowując The Friends Experience, na przykład te zdjęcia, które robiłyśmy tam w tych specjalnych pomieszczeniach, są niestety do kupienia. Dodatkowo to mamy including te 3 zdjęcia, które nie wyszły takie, a reszta to chyba 8 dolarów za jedną sztukę. No trochę słabo, bo nie wiedziałyśmy o tym, w tych miejscach też można było zrozumieć telefonami, więc trochę przykro, bo tak myślałyśmy, że będziemy miały te zdjęcia. No ale cóż, coś porali. No 8 dolarów za jedno zdjęcie nie jest takie tanie i takie 35 zł za zdjęcie. No wiadomo, tam było napisane Friends Experience i tak dalej, ale no nie za bardzo, więc od razu jeśli to będziecie, to róbcie też zdjęcia swoim telefonem, bo innych nie dostaniecie, po prostu. Tutaj znajduje się kolejne miejsce, które możemy znać to oczywiście z popularnych seriali i filmów, a tu przede wszystkim było nagrywane Gossip Girl. Są to te słynne schody, na których siedziały i spotykały się te popularne dziewczyny. No ale też na przykład w tym miejscu możemy zobaczyć na przykład w The Ocean's Eleven. To chyba ta wersja Sandra Bullock ostatnio, gdzie one włamywały się tutaj, no bo to jest miejsce, w którym jest Met Gala. Więc to wchodzą wszystkie te gwiazdy. Nie mam pojęcia, ale może tędy, co nie? To jest czerwony dywan i tam dalej są schody. Mi się wydaje, że tam w ogóle też są te schody takie duże, możemy zajrzeć tylko do środka. Chcesz? Chodź, zejdziemy do środka.
No ale teraz po co zrobię zdjęcie pamiątkowe, że byłam, no bo nie wchodzimy.